Ślęza jest w doskonałej dyspozycji, na nią zapracował cały zespół. Wszystko rozpoczęło się przed sezonem odbudowy bardzo dobrego składu. Później ciężka praca, doskonałe mecze i fotel lidera Ekstraklasy. Wiadomo, że ta czołówka już od jakiegoś czasu była okupowana przez Wisłę Kraków, dlatego bardzo się cieszymy, że teraz nam się udało wskoczyć na pierwsze miejsce. Wrocławska ekipa chce patrzeć przede wszystkim na siebie, nie na rywala. Przed nami jeszcze sporo pracy przed zbliżającą się fazą play-off, mówi Arkadiusz Rusin. W tej chwili dla nas najważniejsze jest, żeby dalej budować tą zespołowość, wprowadzać dziewczyny. Ale też no, nie zapominajmy, no, wszyscy już wskazywali Ostrów po odejściu Sosnowskiej i Cybulskiej, że już nie będą grali i nic wielkiego, a postawili się Lublinowi tak naprawdę do ostatnich minut. Lublin musiał tam walczyć o zwycięstwo, a no, jak wiemy, że no, Lublin potrafi bardzo dobrze grać, także do każdego meczu trzeba podejść bardzo zmobilizowanym i grać swoją grę. Śląza po raz pierwszy przystąpi do obrony fotela lidera. Spotkanie w Ostrowie wygrała różnicą 30 punktów. Mam nadzieję, że nie będzie, bo po przejęciu pierwszego miejsca dziwnie by to wyglądało, gdybyśmy się mocno męczyły z drużyną, która jest w samej końcówce tabeli. I dlatego do tego meczu oczywiście nie lekceważymy przeciwnika, ale myślę, że z większym trochę spokojem podchodzimy i będziemy bardziej pewne tego, co robimy. Courtney Treffers po kontuzji powoli wraca do formy. Działacze wobec niej mieli sporo cierpliwości, oby odwdzięczyła się na boisku. Nie chcę oceniać jej występu w Gdyni, bo to był krótki epizod. Nie najlepiej się zaprezentowała. Myślę, że za bardzo chciała. Ja jestem zadowolony z tego tygodnia i pracy na treningach. Teraz zaczynamy kolejne przygotowania. Zobaczymy. Mam nadzieję, że w meczu z Ostrowem dostanie więcej szans i już będzie nam pomagała. Śląza dopiero teraz rozpocznie przygotowania do spotkania z Ostrowią. Jaki to zespół? W tej chwili, szczerze powiedziawszy, jeszcze nad tym nie pracowaliśmy. Mecz w Gdyni był trochę później niż zawsze i nie było czasu po prostu, żeby jeszcze posiedzieć nad tym Ostrowem. Myślę, że jest to drużyna na pewno, która walczy, z którą ciężko się gra, większość drużyn jednak się męczyło, nie były to takie od samego początku łatwe mecze, więc po prostu trzeba od początku twarde warunki stawić i być skoncentrowanym na swoich grach, zagrywkach. Początek meczu w sobotę o godzinie 17:00, areną spotkania będzie hala AWF-u przy Paderewskiego.